Oświadczenie Tarnowskiej Platformy Obywatelskiej. Platforma Obywatelska w Tarnowie od początku z zaskoczeniem i niepokojem śledziła kolejne doniesienia w sprawie tzw. afery łącznikowej. O ile początkowo można było sądzić, że mamy do czynienia z karygodnym przypadkiem korupcji na styku biznesu i instytucji publicznej dotyczącym jednostkowego przypadku urzędnika i przedsiębiorcy, to informacje o zarzutach wobec kolejnych osób zaczęły budzić wątpliwości co do zasad organizacji pracy Urzędu Miasta w Tarnowie w ogóle. Aresztowanie prezydenta Tarnowa należącego do ugrupowania Tarnowianie potwierdziło te wątpliwości, prowadząc jednocześnie do wniosku, że sytuacja ta wymaga radykalnej zmiany. Z przykrością stwierdzamy, że przekonanie Platformy Obywatelskiej o konieczności sanacji życia publicznego w mieście nie znajduje zrozumienia ugrupowania Tarnowianie. Świadczą o tym dobitnie publiczne wypowiedzi członków tego ugrupowania, którzy odpowiedzialnością za aferę chcą obarczyć innych, a zarzuty prokuratorskie stawiane aresztowanemu prezydentowi traktują jako krzywdzące. Zdajemy sobie sprawę, że o winie lub niewinności osób wiązanych dzisiaj z aferą zadecyduje sąd. Uważamy jednak, że w życiu publicznym powinny obowiązywać możliwie rygorystyczne standardy, w ramach których musi być miejsce także na odpowiedzialność polityczną. Wobec tak dalekiej różnicy w ocenie sytuacji nie dostrzegamy możliwości dalszej współpracy w ramach koalicji i jesteśmy przekonani o konieczności jej zerwania. Podjęcie takiej decyzji będziemy rekomendować Radzie Powiatowej Platformy Obywatelskiej, która jest jedynym statutowym organem partii władnym do podjęcia decyzji w tej sprawie. Mniej więcej od 2 lat rozmawialiśmy z panem prezydentem na temat zarządzania z miastem. Te rozmowy, powiedzmy, były, nie dawały efektu i były dość rozmowami trudnymi zarówno dla pana prezydenta, jak i dla nas. Czy kwestia zarządzania miastem, wróćmy do reorganizacji, która pojawiła się na początku tej kadencji, gdzie powstały tak zwane centra, które zostały obsadzone ludźmi, z którymi nie mieliśmy nic wspólnego, to znaczy bez konsultacji z Platformą Obywatelską, z koalicjantem wprost. Doprowadziło to do tego, iż w trakcie podejmowania pewnych decyzji dotyczących pewnych inwestycji moja osoba była pomijana przy ustalaniu pewnych zasad, o czym dowiedziałem się praktycznie dopiero kilka miesięcy temu. Jeśli chodzi o łącznik, tutaj trudno jest na dzień dzisiejszy wydawać wyrok, czy administracja zawiniła, czy sposób zarządzania zawinił, dlatego że jak Państwo wiecie, jest sprawa naruszenia prawa, to są sprawy kryminalne, fałszerstwa dokumentów, prawdopodobnego fałszerstwa dokumentów, które nie zostało wyłapane nie tylko przez Urząd Miasta w trakcie przygotowania inwestycji, ale i także przez instytucje kontrolujące tę inwestycję. Jeżeli tak się stanie, to będzie nowa sytuacja w Radzie Miejskiej. Będzie ona wymagająca. Pewnie będzie potrzeba jakichś doraźnych rozwiązań w zależności od problemu, który będziemy rozwiązywać, bo jestem przekonany, że wszystkim radnym zależy na dobru miasta Tarnowa, w związku z tym, jeżeli będą sprawy bardzo ważne, no to nie będą stali tutaj okoniem, czy też nie będą bili w miasto, tylko raczej będą w interesie mieszkańców działać, głosując za rozwiązane. Robimy teraz wszystko, aby poprawić wizerunek miasta właśnie poprzez współpracę. I tutaj chcę na krótko powrócić do współpracy z posłami Platformy Obywatelskiej. Niestety pozostali jakby na dzień dzisiejszy tylko obserwują, którzy pomagają w różnych sytuacjach. Teraz jest okres przygotowań projektów na nową perspektywę finansowania.